Zegarek Seiko o numerze referencyjnym SRP553K1 to wasz zdecydowany faworyt, ponieważ wygrał w ankiecie z odcinka 18. Zapytałem was wtedy o zegarek z mojej kolekcji, który chcielibyście zobaczyć na kanale w postaci recenzji, no i ten zegarek otrzymał najwięcej waszych głosów. I wcale się nie dziwię, bo jest to jeden z moich ulubionych czasomierzy i bardzo chętnie opowiem wam o jego wadach, zaletach i cechach charakterystycznych. Ten zegarek Seiko wchodzi w skład serii 5 Sports i jest utrzymany w stylistyce typowej dla zegarków typu diver, chociaż w rzeczywistości diverem nie jest. Na rynku pojawiło się aż 7 wersji kolorystycznych tego zegarka, z czego w Polsce widziałem zaledwie 4. Ja wybrałem wersję chyba najbardziej klasyczną, czyli czarna tarcza, czarny bezel i stalowa bransoleta. Cena tego zegarka obecnie waha się między 800 a 1000 zł. Zegarek nie jest małych rozmiarów, ponieważ szerokość koperty wynosi 44 mm, jej grubość to 12 mm, natomiast odległość między uszami to 22 mm, dlatego paski o takiej szerokości będą do niego pasowały idealnie. Tarcza zegarka chroni utwardzane szkiełko mineralne typu Hardlex, czyli coś w połowie drogi między szafirem a standardowym szkiełkiem mineralnym. Jest to bardzo odporne szkiełko. To samo szkiełko znajduje się na transparentnym deklu, przez który możemy obserwować pracę działającego mechanizmu. W tym zegarku koronkę umieszczono na godzinie 3:00 i jest to standardowa koronka wciskana typu push-pull. Niestety nie jest to koronka zakręcana, za to jej rogi zaokrąglono, przez co jest naprawdę bardzo wygodna w użytkowaniu. Szkiełko zegarka otacza stalowy, jednokierunkowy bezel, charakterystyczny dla diverów, którego użytkowanie nie sprawia właściwie żadnych problemów. Dodatkowym atutem jest to, że pierwsze 20 minut zaznaczono w postaci takich efektownych kresek, co moim zdaniem nadaje mu uroku. Okej, przejdźmy do tarczy zegarka, ponieważ moim zdaniem jest to jeden z najmocniejszych atutów tego czasomierza. Tarcza jest czarna, błyszcząca, ale jej centralną część zajmują matowe, pionowe pasy, które wyglądają idealnie. Indeksy w tym zegarku to indeksy polerowane, nakładane, wypełnione po środku warstwą luminescencyjną, która świeci w ciemności. Datownik umieszczono standardowo na godzinie 3:00, jest to datownik koloru czarnego, co też doskonale współgra z tarczą, a otacza go polerowana, tak samo jak indeksy, ramka. Na tarczy znajdziemy logo producenta, informacje o serii, czyli 5 Sports oraz informację, że jest to zegarek automatyczny, łożyskowany na 24 kamieniach i ma 100 metrów wodoodporności. Jeszcze może kilka informacji na temat wskazówek. Wskazówki to dokładnie te, które możecie znaleźć w modelu SNZ F17, czyli bardzo popularnym jeżowcu, czy Sea Urchin, jak mawiają Amerykanie. Są to wskazówki, które wyglądają bardzo dobrze, również są polerowane, a na środku, czy w przypadku sekundnika na samej końcówce, jest warstwa luminescencyjna, więc wszystko świeci w ciemności. Po drugiej stronie koperty mamy oczywiście zakręcany, przeszklony dekiel, przez który możemy obserwować pracę działającego mechanizmu. A skoro jesteśmy już przy mechanizmie, warto powiedzieć o nim kilka słów, ponieważ jest to bardzo ważny element każdego zegarka. W tym modelu Seiko zastosowano mechanizm automatyczny 4R36, użyskowany na 24 kamieniach, pracujący z częstotliwością 21600 wachnięć na godzinę. I w porównaniu do innych modeli Seiko, również z serii 5, jest to mechanizm, który ma takie opcje jak stop sekunda czy dokręcanie koronką, dlatego jest to naprawdę bardzo ciekawy werk. Moim zdaniem jeden z najbardziej porządnych i takich w miarę nowoczesnych. Rezerwa chodu tego zegarka to około 41 godzin, co moim zdaniem jest bardzo dobrym wynikiem. No i akurat w przypadku tego modelu jego dokładność to plus minus 5 sekund na dobę, w zależności od tego, w jaki sposób go zostawiam na przykład na noc. Jeżeli położymy go na koronce, czy położymy go na boku, albo na płasko, te wskazania mogą się delikatnie od siebie różnić, ale z tego co zaobserwowałem, to około 5 sekund na plusie lub na minusie na dobę. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo dobry wynik, a sam mechanizm jest, wydaje mi się, całkiem porządny, dokładny i wytrzymały. Przynajmniej przez ten czas nic się z nim nie stało. W tym modelu zastosowano datownik w czarnym wykończeniu, który wskazuje dzień tygodnia oraz dzień miesiąca. Warto też wspomnieć, że dzień tygodnia możemy ustawić w dwóch językach. W tym przypadku jest to język angielski oraz język niemiecki. Nie wspominałem jeszcze o bransoletach.
bransolecie. W tym modelu bransoleta jest stalowa, wykonana z pełnych ogniw, zamykana na zatrzask, plus dodatkowe zabezpieczenie przed odpięciem. Moim zdaniem bransoleta jest najsłabszym elementem tego zegarka, ponieważ jest dość głośna, a samo zapięcie po jakimś czasie zaczęło działać dosyć niepłynnie, dosyć ciężko. Ale nie ma tutaj żadnego problemu, żeby zamienić tę bransoletę na pasek, czy na przykład na bransoletę typu mesh, ponieważ też świetnie wygląda zegarek na tego typu mocowaniu. Zresztą zamieszczę Wam zdjęcie, będziecie mogli sami sprawdzić. Wodoszczelność tego zegarka określono na poziomie 100 metrów, co moim zdaniem jest trochę zbyt małym wynikiem, żeby móc zakwalifikować go do typowych diverów. Niemniej jednak, jeżeli podoba Wam się zegarek w takiej stylistyce, to wydaje mi się, że ten model SRP 553 K1 jest doskonałym wyborem, no ponieważ wygląda naprawdę rasowo. Tak zegarek wygląda po założeniu na nadgarstek. Moim zdaniem prezentuje się naprawdę doskonale i pomimo dużych rozmiarów, ponieważ średnica koperty to 44 mm bez koronki, no i mój nadgarstek też nie jest jakoś specjalnie imponujący, mam wrażenie, że całość wygląda naprawdę bardzo dobrze. Wydaje mi się, że zawdzięcza to po prostu bardzo fajnemu profilowi uszu koperty, który no świetnie leży na nadgarstku i moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo dobrze. Zegarek pomimo dość dużej wagi i rozmiaru nosi się naprawdę komfortowo i nie miałem do tej pory żadnych problemów z jego użytkowaniem. Wady i zalety tego zegarka. Do zalet możemy zaliczyć ewidentnie to, że zegarek wygląda doskonale, prezentuje się świetnie, posiada bardzo dobrej jakości mechanizm, który w moim przypadku i w przypadku też wielu innych zegarków jest bardzo punktualny jak na tę klasę cenową. Zaletą jest również to, jak zegarek jest wykonany, ponieważ jakość, którą oferuje Seiko oraz inni japońscy producenci, jest naprawdę nieporównywalna do innych, szczególnie zegarków modowych. Do wad tego zegarka natomiast mógłbym zaliczyć delikatnie źle spasowaną i nieco głośną bransoletę oraz to, że bezel akurat w moim zegarku nie centruje się tak idealnie, tak jakbym tego chciał. Natomiast ja na to nie zwracam już uwagi, przyzwyczaiłem się i też to nie jest jakaś wada, która mogłaby dyskredytować ten zegarek. Podsumowując, jeżeli podobają Wam się zegarki w stylistyce diver, jest to zegarek dla Was. Nie ma on co prawda wodoszczelności na poziomie 200 metrów i więcej, ale jest to doskonały kompromis dla tych, którzy takiej wodoszczelności nie potrzebują, natomiast bardzo podobają im się zegarki w takiej stylistyce. Do 1000 zł moim zdaniem jest to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy lubią masywne zegarki, zegarki automatyczne i poszukują dla siebie zegarka, który po pierwsze będzie miał bardzo dobry mechanizm, a poza tym będzie świetnie wykonany. Ja od siebie mogę go gorąco polecić. Jeżeli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, nie zapomnijcie subskrybować tego kanału oraz odwiedźcie grupę ekipy TikTok, ponieważ tam dyskutujemy o zegarkach i nie tylko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, dajcie znać, co o nim myślicie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku TikTok, a będzie to odcinek specjalny, dlatego już teraz Was na niego zapraszam. Do zobaczenia.